cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym zrobić recenzję słuchawek o tej nazwie, bo się muszę do tej nazwy przyzwyczaić. Na szczęście Windows okazuje słuchawki z mikrofonem Geotek X05 Headset. Kupiłem to za 8 funtów w sklepie Charity i dałem tylko 15, nie, głupoty gadam, 8 funtów dałem, a na internecie patrzyłem, słuchawki kosztują te, z tego co wiem, to tutaj nie ma ceny, ale gdzie indziej kosztowały 30 funtów, bo tu nie są dostępne. A tu gdzieś data była z roku 2012, ja teraz kupiłem w tym roku. A powiem wam, jakość nagrywanego dźwięku za pomocą tych słuchawek z mikrofonem jest naprawdę spoko. Nie sądziłem, że uda mi się... Kupiłem tylko za 8 funtów, a w dniu premiery kosztowało 30. Czy jednak nie żałuję, że kupiłem. Mam też taką specjalną przejściówkę do iPhone'a. Chętnie bym ją wam okazał, może już od razu wam ją okażę w internecie. USB to Lightning. Takie coś mam. To kupiłem za 3 funtów. Za 3 funty kupiłem to. Dzięki temu mogę te słuchawki podłączyć z mikrofonem. To nie jest takie drogie i mogłem sobie muzykę słuchać z iPhone'a przy użyciu tych słuchawek. Jakość, jestem zadowolony z jakości nagrywanego dźwięku, ale jedną rzecz chciałbym, abyście zwrócili uwagę, jak używacie programu OBS Studio. Tutaj jak i klikniecie na ten wolec, klikniecie na filtry, dajcie sobie ten filtr. Tutaj klikacie na to i tutaj sobie wybieracie Noise Suppression, bo mam też taką opcję. I ja sobie to dałem, bo to eliminuje dźwięki, które są w tle i nawet jak komputer głośno pracuje. Ale dzisiaj właśnie chciałem tą recenzję tych słuchawek zrobić, za które dałem tylko 8 funtów. Nie wiedziałem, że one są tak stare, ale jakość dźwięku jest naprawdę fantastyczna, powiem wam. Nie chce mi się wierzyć, że one mają 10 lat. Windows 11 widzi bez problemu te słuchawki. Życzę wam miłego dnia.